Derby Łodzi dla Widzewa. Dwa piękne gole w Strykowie. Wysoki lot RKS-u Radomsko. To magazyn BetCry Słudzkiej czwartej ligi. Zapraszamy na podsumowanie ostatniego weekendu. Sokół Aleksandrów, Widzew 2 Łódź, RKS Radomsko i AKS SMS Łódź to czwórka najlepszych drużyn ligi, która odnotowała komplet punktów. Do kogo należy gol 25. kolejki wybrany przez widzów? Zobaczmy. Vinicius Ferreira według widzów zdobył najładniejszego gola 25. kolejki. Nasze podsumowanie rozpoczynamy od derbów Łodzi. ŁKS podejmował Widzew. Goście liczą się w walce o mistrzostwo. Gospodarze jeszcze nie mogą mieć gwarancji na utrzymanie. Mamy 42. minutę. Widzew przeprowadził dobrą akcję lewą stroną, a to dośrodkowanie zakończyło się golem Marcina Kozłowskiego. Do przerwy było 1-0 dla drużyny trenera Michała Czaplarskiego. Na początku drugiej połowy Widzew zdobył drugą bramkę. Akcja została przeprowadzona ponownie z lewej strony boiska. Ernest Kurzawa pokonał Tomasza Kucharskiego. W spotkaniu derbowym na poziomie BetCry Słudzkiej czwartej ligi okazał się lepszy Widzew 2 Łódź. Mecz wydaje mi się wyrównany. Były momenty, że Widzew bardziej dominował, były momenty, że my przeważaliśmy, więc tutaj wyszło to na zero. Różnica jest tylko taka, że Widzew swoje nawet nie 100% sytuacje wykorzystywał, a my w podobnych sytuacjach nie strzeliśmy bramek, tak? Więc wynik 2-0, a tak naprawdę mecz bardzo wyrównany, jeśli by to byłoby 2-2 albo 2-0 w drugą stronę, to wydaje mi się, że to byłoby też sprawiedliwe. Na pewno bardzo trudne spotkanie. Pierwsza połowa, dużo nerwowości, przynajmniej w początkowej fazie w naszych poczynaniach. Później opanowaliśmy emocje i stworzyliśmy sobie parę sytuacji, czego efektem tam bramka praktycznie do szatni. W drugiej połowie bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Bramka od razu na początku i pełna dominacja przez jakieś 10 minut. I tak jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko co sobie zakładaliśmy, co planowaliśmy, wszystkie nasze założenia się skończyły. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, cały czas piła do nas wracała, ŁKS zaczął dominować i były momenty, że nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy. No jest to niedopuszczalne. Na szczęście wybroniliśmy się, chwała nam za to, ale no na pewno duży materiał do analizy. Matematyka jeszcze nie pozwala nam myśleć o bezpiecznym utrzymaniu. Ciągle walczymy i przed nami ciężkie mecze, tak, ale ciągle wprowadzamy młodych chłopaków. Dla niektórych dzisiaj to też był debiut z takim przeciwnikiem, no, takim ciężarze gatunkowym i dla nich też jest na pewno to duży bagaż doświadczeń, który wierzymy, że zaprocentuje w przyszłości. Oczywiście, no nie poddajemy się, cel mamy jasny i robimy wszystko, żeby go zrealizować. Więc jeszcze sporo meczy, my patrzymy na siebie, oczywiście nie wszystko w 100% od nas zależy, bo są 4 punkty, ale skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. A to Opoczno. Ceramika zagrała z Polonią Piotrków Trybunalski. Do przerwy kibice nie zobaczyli bramek. W 56. minucie Cezary Dominiak lewą stroną przeprowadził dynamiczną akcję, wykazując się świetną techniką użytkową. Następnie Jan Brzykcy silnym strzałem pokonał Jakuba Kłysa. 7 minut później było 1-1. Dośrodkowanie z Rożnego zakończyło się golem samobójczym Jakuba Dąbrowskiego. Po 90 minutach oba zespoły musiały zadowolić się jednym ligowym punktem. Przenosimy się do Kutna. KS podejmował Skalnik Sulejów. W 21. minucie był rzut rożny dla gospodarzy. Bartosz Bujalski wypracował miejsce na strzał i pięknym uderzeniem pokonał Macieja Humerskiego. Tak, dokładnie, Macieja Humerskiego, który przeniósł się w trakcie rundy wiosennej z AKS-u SMS Łódź do Skalnika na zasadzie transferu medycznego.
Taki transfer można dokonać tylko i wyłącznie na pozycji bramkarza. W 29 minucie Eryk Wiśniewski faulował w polu karnym Marcina Kacele. Sędzia Igor Gierasimiuk podyktował jedenastkę. Strzał Bartosza Bujalskiego obronił Humerski. W 42 minucie Bujalski podawał do Kaceli i Kutnianie prowadzili 2-0. W drugiej połowie nie zobaczyliśmy bramek. KS wygrał ze Skalnikiem Sulejów. W Radomsku zobaczyliśmy 7 goli. Drużyna trenera Sławomira Majaka, trzeba przyznać, że lubi grać przed własną publicznością. Podejmowała ostatni w tabeli Włókniarz Zelów. Pierwszy gol wpadł w 28 minucie. Ładną akcję lewą stroną przeprowadził Vinicius Ferreira i Bartosz Machaj na 1-0. Dwie minuty później piękny strzał oddał Jeremiasz Guralczyk i RKS dołożył kolejnego gola. Piłka odbiła się jeszcze od głowy Andrzeja Dolota. Po kolejnych 2 minutach było 3-0. Tym razem Wiktor Płaneta. Trzy minuty później wpadła następna bramka, strzelona przez Guralczyka. I to była zaliczka do przerwy. W 59 minucie dobry odbiór i podanie do Wiktora Płanety zakończyło się kolejnym golem. W 84 minucie Mateusz Gołda podawał i wpadła bramka samobójcza. W 89 minucie Dawid Flaszka ustalił wynik meczu na 7-0. RKS wygrał z Włókniarzem Zelów. Z Radomska przenosimy się do Działoszyna, gdzie odbył się mecz 2 drużyn walczących o utrzymanie. Warta zmierzyła się z Borutą Zgierz. W 27 minucie wpadł pierwszy gol strzelony przez Cezarego Stefańczyka i Warta prowadziła do przerwy 1-0. W 66 minucie błąd bramkarza Dominika Wężyka wykorzystał Krystian Nagieł. Warta miała drugiego gola. Świetnie asystował Paweł Drągowski. Kilka minut później sędzia Jakub Jaskulski odgwizdał karnego dla gospodarzy. Paweł Drągowski strzelał, a Dominik Wężyk złapał piłkę. W 75 minucie Boruta dopiero odpowiedział. Gola zdobył Błażej Kubusz Kajtys. Mecz zakończył się wygraną Warty 2-1. A teraz jesteśmy w wygodzie. Zryw podejmował AKS SMS Łódź. W bramce Macieja Humerskiego po transferze medycznym do Skalnika zastąpił 16-letni debiutant Antoni Czolka. W 6 minucie dośrodkowanie z rożnego zakończyło się bramką dla gospodarzy, którą strzelił Krystian Rutkowski. W 45 minucie Dawid Telestak doprowadził do wyrównania. Ostatni gol wpadł w 2 minucie doliczonej do regulaminowego czasu gry, kiedy Michał Orzechowski zdobył dla Łodzian zwycięską bramkę. Zryw przegrał z AKS-em 1-2. Zjednoczeni Stryków zagrali z liderem. Już w 18 minucie było 1-0 dla Sokoła. Po zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki skierował Jardel Muniz-Cruz. Podczas tej akcji ucierpiał bramkarz Zjednoczonych Hubert Polit. Niespełna 10 minut później był remis. Patryk Miarka pięknym, silnym uderzeniem z dystansu pokonał Miłosza Rogalewicza. Za kilka minut sędzia Rafał Michalak podyktował karnego. Jardel Muniz-Cruz i piłka przeleciała obok bramki. Do przerwy był remis. A to 68 minuta. Groźna akcja Sokoła została zakończona przez Łukasza Chojeckiego, który zdobył bardzo ładnego gola. Sokół Aleksandrów odnotował 9. wiosenną wygraną, czyli ma komplet zwycięstw. Znaczy tak, nastawialiśmy się na ciężkie spotkanie. Wiemy, że Sokół jest bardzo solidnym, stabilnym zespołem, że potrafią z trudnych sytuacji wychodzić. Mają jakość w zespole niewątpliwie. Staraliśmy się przeciwstawić, mieliśmy pomysł na ten mecz, natomiast zabrakło nam troszkę w tym meczu takiej chłodnej głowy, ale też fizyczności. Trochę jednak fizycznie padliśmy między
50 a 65 minuty oddaliśmy za bardzo pole Sokołowi, no i niestety to się zemściło. Mieli rzut karny jeszcze, fakt faktem, aczkolwiek mówię, te dwa rzuty karne, taki jeden był na pewno ten, który był, uważam, że nie było, ale no niemniej jednak nie mi to oceniać. Staraliśmy się zapobiec temu, ale no finalnie Sokół wygrał mecz. Trudny mecz dla nas, ciężki przeciwnik, graliśmy w sporym osłabieniu, kilku zawodników dzisiaj nie mogło zagrać, dlatego jestem podwójnie zadowolony, że ci zawodnicy, którzy ich zastępowali, dzisiaj sobie świetnie poradzili. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, no mamy sytuacje, które powinniśmy wykorzystać, ustawić sobie przebieg tego spotkania. Niestety brakowało dzisiaj trochę skuteczności. Wiemy, nad czym mamy pracować. Dla nas kluczowe jest to zwycięstwo dzisiaj. Trzy punkty są dla nas najważniejsze. Także gratuluję drużynie. 3 punktów. Słabo tą wiosnę zaczęliśmy, na 8 spotkań, mamy na 9 spotkań już teraz, po dzisiejszym meczu mamy 8 punktów, no to jest mało, inaczej to sobie wyobrażaliśmy, dużo lepiej to wyglądało przed startem wiosny. No musimy się pozbierać po prostu, bo trochę mamy tych kontuzji, zwłaszcza w linii obrony i to jest nasz duży problem, bo to uniemożliwia pewne aspekty, które chcemy realizować. No, ale nie poddajemy się, to kolejny mecz, jedziemy do Polonii Piotrków i na pewno pełną pulę. Tu nie będziemy, żaden remis nas też nie będzie zadowalał. Zawsze chcemy wygrywać i do tego będziemy dążyli. Tak, mamy świadomość tego, jaka jest sytuacja w tabeli. Mamy świadomość tego, że musimy wygrywać. Mamy świadomość celu, który sobie postawiliśmy. Także no, dzisiaj spełniliśmy swój obowiązek. Świetna postawa zespołu. Całego zespołu i tak jak mówiłem, no, walczymy dalej. Ze Strykowa trafiamy do Kleszczowa. Omega zmierzyła się ze Startem Brzeziny. Goście świetnie rozpoczęli, bo od 16 minuty prowadzili. Dominik Jedynak wykazał się ładną asystą, a Bartłomiej Szatkowski pięknym strzałem. W 76 minucie dośrodkowanie z Rożnego zakończyło się bramką Bartłomieja Trzebońskiego i było 1-1. 3 minuty później Omega prowadziła 2-1. Po strzale Mateusza Miarki. Ten mecz zakończył się wygraną gospodarzy. Na koniec zaglądamy do Wolborza. Szczerbiec zmierzył się z Orkanem Buczek. Pierwszy gol wpadł w 25 minucie. Kamil Mizera na 1-0 dla gości. Na początku drugiej połowy był karny dla Orkana. Uderzał Krystian Stolarczyk, a piłka odbiła się od poprzeczki. A to 62 minuta. Sędzia Wojciech Pietrzak podyktował karnego. Michał Lewandowski na 2-0. Szczerbiec Wolbusz przegrał z Orkanem Buczek. Tabela Betkry Słudzkiej 4 ligi. Klasyfikacja strzelców. Zaproszenie na 27. kolejkę, która rozpocznie się w piątek, a zakończy w niedzielę. Do końca sezonu pozostało 8 kolejek. Trzeba przyznać, że robi się coraz ciekawiej, bo nadal nie wiemy, kto będzie mistrzem ligi. Ale za to wiemy, by śledzić stronę internetową oraz Facebooka Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. A teraz nominacje na gola 26. kolejki. Dziękuję za dziś, dobrego tygodnia, do zobaczenia. Bartosz Bujalski, KS Kutno. Patryk Miarka, Zjednoczeni Stryków. Bartłomiej Szatkowski, Start Brzeziny. Jan Brzykcy, Ceramika Opoczno. Kamil Mizera, Orkan Buczek. Łukasz Chojecki, Sokół Aleksandrów. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy!